Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Na dzisiejszym odcinku nowy kandydat na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Przyjrzymy się też, co kombinuje Barcelona w 2025 roku i dowiemy się, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Tak więc ja już nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. Niemieckie media informują, że rozpoczęły się rozmowy z Julianem Nagelsmannem w sprawie objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Niemiec. Były trener Bayernu rozważa przyjęcie propozycji. W minionym tygodniu z posady zwolniony został Hansi Flick, który notował serię porażek. Jego los przypieczętowała kompromitacja z Japonią. 1-4. Tymczasowym trenerem został Rudi Wheeler, który poprowadził Niemców do zwycięstwa nad Francją 2-1. W dalszym ciągu zawodnicy nie znają nazwiska nowego selekcjonera, ale faworytem ma być Nagelsmann. Bayern obiecał w osobie Uli Hoenesa, że nie stanie na przeszkodzie i nie zażąda pieniędzy za byłego szkoleniowca. Niemiecki Sport informuje, że federacja prowadzi rozmowy z Nagelsmannem, a sam zainteresowany nie wyklucza pracy z reprezentacją. W ciągu kilku najbliższych dni powinniśmy poznać nazwisko trenera, który poprowadzi kadrę Niemiec. Barcelona ma wielkie plany transferowe. Duma Katalonii w 2025 roku chciałaby ściągnąć Erlinga Haalanda z City. Barcelona intensywnie pracuje, by poprawić sytuację finansową. W letnim oknie transferowym klub skupił się na sprzedaży niechcianych zawodników i zyskał dodatni bilans transferowy na poziomie 102 milionów euro. W kolejnych latach włodarze Barcelony chcą wznieść klub na dobry poziom finansowy, co pozwoliłoby konkurować z najlepszymi na rynku transferowym. W 2025 roku Barcelona ma być gotowa na transfer Erlinga Haalanda. Według mediów wówczas zawodnik City może być dostępny za 150 milionów funtów. Haaland zostałby następcą Roberta Lewandowskiego, natomiast wprowadzenie Norwega będzie wielkim wyzwaniem. W środę Fernando Santos przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Dokumenty podpisano późnym popołudniem, a od wczoraj Cezary Kulesza prowadzi rozmowy z kandydatami na nowego trenera. Pierwszym trenerem z zagranicy, który wyraził chęć przejęcia kadry, jest Giami De Bazi. Nazwisko włoskiego trenera z albańskim paszportem przewija się regularnie przy zmianie selekcjonera w reprezentacji. De Bazi był bliski przejęcia kadry wtedy, gdy reprezentację mógł opuścić Adam Nawałka. De Baziego na oku miał Zbigniew Boniek. Do zmiany jednak nie doszło i Włoch przejął kadrę Azerbejdżanu. Jego kontrakt wygasa 30 listopada tego roku. Z informacji wynika, że poszedł sygnał do PZPN i Włoch chętnie objąłby naszą kadrę. Problem w tym, że chęci to jedno, natomiast pomijając inne czynniki, trenerem ma być Polak. A czy na tą chwilę ktoś jest najbliżej stanowiska? Raczej nie. Padają nazwiska Marka Papszuna, Michała Probierza, Adama Nawałki, Jana Urbana i Macieja Skorży. Dyskutowano na temat Macieja Skorży, ale temat szybko ucięto hasłem za drogo. Maciej Skorża pracuje w Japonii, idzie mu tam bardzo dobrze i buduje markę na rynku zagranicznym, więc ściągnięcie go w takim momencie jest niemożliwe. Natomiast reszta kandydatów jest zainteresowana pracą z kadrą i tutaj Cezary Kulesza ma komfort. Prezes nie wyjawia na razie nic, nawet w nieoficjalnych rozmowach. Kluczowe będą pierwsze dni po weekendzie. W środę zbiera się zarząd PZPN i podczas tych obrad działacze mają usłyszeć, kogo wybrał Kulesza. Na liście Cezarego Kuleszy znalazł się także Kostar Uniaić. Trener Legii nie jest to Polak, ale zna polski piłkarski rynek. A kto będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Na to, moi drodzy, musimy jeszcze poczekać. Także z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, byście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, miłego wieczoru. Cześć!